infrastruktury rok jest, przeczytaj. 56. Prezentacja Poznania to jest. Poznajesz mnie tu czy nie? Tu. 12 lat w sumie w Lechu. 12 lat w Lechu. I bez kontuzji, bez zawieszenia, bez choroby, bez niczego. Nie? Jeden mecz tylko mi wyleciał i miałem taki sezon 8 lat, bo tylko jeden mecz mi wyleciał przez 8 lat, sobie wyobrażam. Stale byłem do połowy. A który najbardziej pan najlepiej wspomina mecz? Mecz? Nawet podwórkowe mecze, jeśli pamiętam, zakładowe, nie? Ale najlepszy mecz z CWKS-em Warszawa, 55 rok i z LKS-em, gdzie strzeliłem bramkę, grałem w pomocy oczywiście i na lewej obronie, nie? 30 metrów na LKS, 1-0 wygrane na stadionie Warty i z CWKS-em Warszawa na Dębcu, 2-1 wygrane, nie? 8 reprezentantów z CWKS-u grało, nie? Z Legii obecnej, nie? To jest sam Winkel strzeliłem, 28. Jak już strzelałem bramę, to z daleka. Słówko przed debiutem w pierwszym składzie. Co mówić? Muszę pokazać. Jak wygląda motywacja przed takim spotkaniem? Nie trzeba się bać o motywację. Teraz spokój, bardziej spokój. Tylko spokój. Czyli bez brutalnych ślizgów w pierwszych minutach. Jak będzie trzeba, to zrobię. To powodzonka. Udanego. Tam scena była? Na terenie lepiej. Tu była scena. Tam była scena. Tam była scena. Ale co? Nie jest źle, nie jest źle chyba jak na terenie lepiej. Na Całujemy, kiedyś podziałało.
6, Marwiński. Dziękuję. Mówiłem na odprawie, że o coś gramy jeszcze. Myślę, że dla tych wszystkich, co dzisiaj zagrali ostatni mecz w Lechu, to była super sprawa. Tak? Myślę, że gdybyśmy wyremisowali ten mecz, to byłby bardzo duży niedosyt, bo uważam, że byliśmy zespołem lepszym. Brawo panowie, gratulacje. Trener ma jeszcze dwa słowa. Dołączam się też do gratulacji trenera. Ja w imieniu klubu chciałbym podziękować. Sezon był jaki był, ale cieszę się i bardzo bym tego życzyłem, żebyście wy ten ostatni mecz w naszym domu, jeszcze jeden mecz jest oczywiście, ale w naszym domu, żebyśmy ten ostatni mecz wygrali. Przede wszystkim ci chłopacy, którzy wygrali się ostatni mecz u siebie w domu, a tego domu przez wiele lat boliłeś mi, Jasiu, przez wiele, wiele lat ci boliło tego domu. Żona była, jaka była w tym domu, ale pomyliśmy, więc bardzo się cieszę, że z podniesioną głową opuszczacie ten dom. Panowie, ja dwa słowa powiem. Dziękuję tym chłopakom, którzy odchodzą, bo to dla mnie jest szczególna ta chwila. Zawsze mogłem na was liczyć, na wasze wsparcie. No jest naprawdę ciężko mi, że nasze drogi niestety w pewnym etapie teraz się tutaj kończą.
No i życzę wam powodzenia, no i wszystkiego dobrego i dzięki za wszystko. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.